Kurs OWD, część piąta. Już niedaleko. Przyjrzyjmy się specjalnym zasadom korzystania z tabeli RDP i używania komputerów nurkowych, podstawom nawigacji podwodnej, a potem dowiecie się, w jaki sposób kontynuować swoją edukację nurkową, żeby twój sprzęt nie pokrył się kurzem po otrzymaniu certyfikatu OWD. Popatrzmy też na plan zajęć basenowych części piątej. Gotowi? Jazda! Teraz, kiedy dysponujesz podstawowymi wiadomościami o korzystaniu z RDP, omówimy specjalne zasady korzystania z tej tabeli, umożliwiające dalsze obniżenie ryzyka wystąpienia choroby dekompresyjnej. Jak się zachować w sytuacji przypadkowego przekroczenia limitów bezdekompresyjnych i co musisz zrobić, jeśli planujesz lot po nurkowaniu lub nurkowanie w górach? Chociaż planujesz swoje nurkowania jako bezdekompresyjne, czyli niewymagające przystanków dekompresyjnych, w większości przypadków zatrzymujesz się przed wynurzeniem, wykonując tzw. przystanek bezpieczeństwa. Daje to organizmowi dodatkowy czas na pozbycie się azotu i dopasowanie pływalności do właściwego tempa wynurzania. Żeby wykonać przystanek bezpieczeństwa, musisz tak zaplanować nurkowanie, żeby w drodze na powierzchnię zatrzymać się na głębokości 5 metrów przez minimum 3 minuty. Planowanie przystanku bezpieczeństwa jest standardową procedurą bezpieczeństwa. Obowiązkowy przystanek musisz wykonać zawsze, kiedy przekroczyłeś głębokość 30 metrów, kiedy grupa powtórzeniowa na zakończenie nurkowania osiągnęła jedną z trzech poprzedzających granice czasu bezdekompresyjnego oraz kiedy podczas nurkowania osiągnąłeś którykolwiek z limitów RDP. Wykonuj przystanek bezpieczeństwa podczas każdego nurkowania, ale zrezygnuj z niego podczas wynurzenia awaryjnego, asystując partnerowi do samej powierzchni lub w sytuacji załamania pogody, kiedy ważniejsze jest jak najszybsze wyjście z wody. Planuj swoje nurkowania tak, aby mieścić się w założonych limitach bezdekompresyjnych, ale jeżeli z pewnych względów przekroczysz zaplanowany czas nurkowania, musisz wykonać awaryjny przystanek dekompresyjny, pozwalający organizmowi na wyeliminowanie nadmiaru azotu. Ale jeżeli go nie wykonasz, to w przeciwieństwie do przystanku bezpieczeństwa, po wynurzeniu narażasz się na poważne ryzyko wystąpienia choroby dekompresyjnej. Jeśli przekroczysz granicę czasu zerowego o mniej niż 5 minut, zatrzymaj się na głębokości 5 metrów przez 8 lub więcej minut. A po wynurzeniu nie nurkuj minimum 6 godzin, aby obniżyć wysoki poziom azotu. Jeśli przekroczyłeś limit czasu zerowego o więcej niż 5 minut, pozostań na głębokości 5 metrów przez 15 minut lub więcej, jeżeli pozwala ci na to zapas powietrza. A po nurkowaniu pozostań na powierzchni przynajmniej przez 24 godziny. Dodatkowe zabezpieczenie może stanowić oddychanie czystym tlenem po nurkowaniu, ale niezależnie od tego obserwuj, czy nie występują objawy choroby dekompresyjnej. Procedury awaryjne dla użytkowników komputerów nurkowych różnią się w zależności od modelu komputera. Zapoznaj się więc ze zaleceniami producenta. Niezależnie od typu, wszystkie komputery pokazują głębokość, na której należy wykonać przystanek i informują, kiedy możesz się bezpiecznie wynurzyć. Nie zaleca się kolejnych nurkowań po nurkowaniu, na którym wykonałeś dekompresję awaryjną. Nawet jeżeli komputer pokazuje, że możesz. Pamiętaj, że w nurkowaniu rekreacyjnym dopuszczamy do dekompresji tylko w sytuacji awaryjnej. Jak sobie przypominasz, kiedy zwiększa się wysokość nad poziomem morza, ciśnienie atmosferyczne spada. Komputery i tabele nurkowe pokazują dane dla nurkowań prowadzonych na poziomie morza. W górach panuje niższe ciśnienie. Więc pęcherzyki azotu powstają w twoich tkankach łatwiej niż na poziomie morza. Jeśli więc nurkujesz na wysokości przekraczającej 300 metrów nad poziomem morza, musisz korzystać ze specjalnych tabel oraz stosować odpowiednie procedury. O zasadach korzystania z komputerów podczas nurkowań górskich przeczytasz w instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta. W każdym wypadku, przed twoim nurkowaniem w górach, zasięgnij rady w swoim centrum nurkowym PADI lub u swojego instruktora podczas kursu nurkowań górskich.
Z niższym ciśnieniem atmosferycznym mamy również do czynienia podczas lotu samolotem. Jest to sytuacja podobna do nurkowania w górach. Środowisko lekarzy nurkowych radzi, aby przed lotem minimalna przerwa po nurkowaniu wynosiła 12 godzin, aby być względnie pewnym, że nie występują objawy choroby dekompresyjnej. Dotyczy to podróży samolotami rejsowymi, gdzie na pokładzie panuje zazwyczaj ciśnienie odpowiadające wysokości 2400 metrów nad poziomem morza. Przerwa przed lotem powinna być dłuższa niż 18 godzin. Jeżeli wykonywałeś nurkowania powtórzeniowe lub nurkowania wymagające dekompresji, im dłuższa przerwa przed lotem, tym mniejsze jest ryzyko wystąpienia choroby dekompresyjnej. Nie ma obecnie żadnych wytycznych dotyczących podróży samochodem przez góry po nurkowaniu. Zalecana jest jednak ostrożność. Wytyczne dotyczące latania po nurkowaniu i problematyka dekompresji rozwija się ustawicznie. Twoim obowiązkiem, jako nurka, jest śledzić najświeższe doniesienia związane z tą tematyką. Czytaj publikacje nurkowe i utrzymuj kontakt ze swoim centrum nurkowym. W poprzedniej części dowiedziałeś się, że w przypadku nurkowań w zimnej wodzie lub w innych obciążających warunkach, planując nurkowanie przy pomocy RDP, zakładasz głębokość o 4 metry większą niż w rzeczywistości. Korzystając z komputera, zastosuj się do wskazówek producenta. Niektóre zaawansowane modele komputerów biorą pod uwagę temperaturę wody i zwiększone tempo zużycia powietrza. Pozostałe pozwalają na zaostrzenie profilu, a jeżeli nie, wskazują dane dla typowych warunków nurkowania. Musisz więc szczególnie pamiętać o każdorazowym wykonaniu przystanku bezpieczeństwa po nurkowaniu w takich warunkach. W poprzednich rozważaniach dowiedziałeś się dużo o nurkowaniu z komputerem. Ważne jest, aby pamiętać o kilku punktach, jeżeli używasz komputera nurkowego. Po pierwsze, pamiętaj, że komputer jest zasadniczo kalkulatorem z wbudowanym głębokościomierzem i miernikiem czasu. Jest tak samo wartościowy jak tabele nurkowe i nie śledzi fizycznie żadnych zmian w twoim organizmie. Zalecenia dotyczące konserwatywnego nurkowania z tabelami mają zastosowanie także w przypadku używania komputera. Nie pożyczaj swojego komputera, ty i twój partner powinniście każdy mieć swój własny komputer. Zakończ nurkowanie w oparciu o najbardziej konserwatywny komputer w grupie nurkowej. Zostaw komputer włączony pomiędzy nurkowaniami. Większość i tak nie pozwoli ci się wyłączyć. Ale jeżeli na przykład wyciągniesz baterię, wymarzysz z pamięci informacje o pozostałym w organizmie azocie. To oznacza żadnego nurkowania przez następne 24 godziny lub nawet dłużej. Pozwól, żeby komputer wyłączył się samoczynnie. Generalnie planuj nurkowanie tak, aby najpierw zejść głębiej. Podczas nurkowania zacznij od największej głębokości i kontynuuj, zmniejszając głębokość. Nurkuj konserwatywnie. Nie dochodź do limitów komputera. Spróbuj mieć cały czas 5 lub więcej minut zapasu do limitu bezdekompresyjnego. Jeżeli twój komputer się wyłączy, być może będziesz musiał przerwać nurkowanie na 12 do 24 godzin, zgodnie z instrukcją producenta. Jeżeli komputer wyłączy się pod wodą, natychmiast wynurz się do głębokości 5 metrów i zrób przystanek przez 5 minut lub dłużej, zanim się wynurzysz. Po nurkowaniu nie możesz po prostu wziąć innego komputera, ponieważ nie wie on, ile azotu pozostało w twoim organizmie. Jeżeli uważnie śledziłeś swój czas nurkowania, głębokość i przerwy na powierzchni w RDP, możesz kontynuować nurkowanie w ramach tych limitów. Jeżeli nie robiłeś tego, prawdopodobnie powinieneś poczekać do następnego dnia. Miej pod ręką tabelę kołową RDP. Będziesz mógł planować nurkowania wielopoziomowe, co zmaksymalizuje czas, jaki możesz bez przerw przebywać pod wodą. Nie przyjmuj bezkrytycznie wszystkiego, co pokazuje twój komputer. Może zawieść, tak jak każdy inny element wyposażenia. Dokładnie przeczytaj instrukcję producenta, zanim użyjesz komputera. Więcej o nurkowaniu z komputerem możesz się dowiedzieć podczas specjalizacji PADI Nurkowanie wielopoziomowe. Podczas nurkowania na wodach
otwartych, poznasz podstawy nawigacji. Efektywna nawigacja sprawia, że nurkowanie jest przyjemniejsze, ponieważ nie tracisz czasu na szukanie najciekawszych części rafy. Wiesz, gdzie jesteś i możesz wrócić do punktu wyjścia z wystarczającym zapasem powietrza. Kiedy zdobędziesz doświadczenie, będziesz potrafił nawigować na podstawie wskazówek terenu. Ale nawet wtedy zobaczysz, że używanie kompasu ułatwia orientację i ustalenie kierunku, w którym płyniesz. Używanie kompasu opiera się o fakt, że igła zawsze wskazuje biegun północny. Wiedząc, gdzie jest północ, możesz określić pozostałe kierunki. Podwodny kompas ma cztery elementy, których używasz do nawigacji. Linia kierunkowa pokazuje kierunek twojego płynięcia. Przebiega prosto przez środek twojego kompasu. Kiedy używasz kompasu do nawigacji, zawsze poruszasz się wzdłuż linii kierunkowej. Igła magnetyczna to igła lub strzałka umieszczona na dysku, który się obraca tak, żeby zawsze wskazywać północ. Tarcza obraca się, więc możesz ustawić namierniki w linii z igłą. Jak możesz utrzymać kierunek w linii prostej? Większość podwodnych kompasów ma namiernik i cyfry pokazujące kurs w stopniach. Dzięki temu możesz utrzymać kierunek płynięcia. Aby nawigować, musisz prawidłowo trzymać swój kompas. Poziomo i prostopadle przed głową, tak aby linia kierunkowa była w jednej linii z twoim ciałem. Jeżeli masz kompas w konsoli, trzymaj go jak na ekranie. Trzymając linię kierunkową ustawioną w ten sposób, będziesz płynął prosto. W trakcie płynięcia patrz raczej nad kompasem niż na niego. Wyceluj linię kierunkową w kierunku, w którym chcesz płynąć. Utrzymuj kompas w poziomie i pozwól ustawić się igle. Wtedy obróć tarczę obrotową tak, aby namierniki były w linii prostej z igłą. Teraz po prostu płyń wzdłuż linii kierunkowej, utrzymując igłę w linii z namiernikami i korygując kierunek, jeśli trzeba. Kiedy jesteś gotowy wracać, obróć tarczę tak, aby namierniki były dokładnie odwrotnie ułożone niż poprzednio. Niektóre kompasy mają dwa zestawy namierników. Wtedy nie musisz tego robić. Obróć się, aż igła ponownie pokryje się z namiernikami. Wtedy będziesz ustawiony w kierunku, z którego przypłynąłeś. Płyń wzdłuż linii kierunkowej, tak jak to robiłeś poprzednio. Jesteś już bardzo blisko uzyskania certyfikatu nurka OWD PADI i prawdopodobnie nie możesz się doczekać nurkowań na wodach otwartych. Ale czas spojrzeć dalej i pomyśleć, co zrobisz, kiedy zostaniesz nurkiem. Musisz spotkać ludzi, udać się w odpowiednie miejsce i zacząć działać. Ponieważ nie nurkujesz samotnie, im więcej nurków znasz, tym więcej będziesz miał okazji do nurkowania. Wymieńcie numery telefonów i adresy ze wszystkimi osobami, które poznałeś podczas kursu. Znasz ich i podobnie jak ty, oni też chcą nurkować. Następnie zapisz się do klubu nurkowego. Centrum lub ośrodek PADI prawdopodobnie opiekuje się jakimś klubem lub lokalną grupą nurków. Nie martw się, że jesteś świeżo upieczonym nurkiem. Każdy klub nurkowy ma członków o różnym stopniu zaawansowania. Planując zajęcia, mają to na uwadze i jest to doskonała okazja, aby uczyć się od bardziej doświadczonych kolegów. Podróże nurkowe to kolejny świetny sposób na poznanie ludzi. Wybierz się na wycieczkę organizowaną przez twoje lokalne centrum PADI. Będziesz mógł oczywiście ponurkować. Przeżyjesz przygodę, poznasz nowe kultury i zobaczysz nowe miejsca na ziemi. Możesz być zaskoczony, jak wiele radości mogą dać ci przygody nurkowe niedaleko miejsca, w którym mieszkasz. Nie pozwól, aby czas i pieniądze cię ograniczały. Kiedy zaczniesz nurkować, pływanie i odkrywanie okaże się frajdą, która nigdy się nie kończy. Ale nurkowanie jest również czymś więcej. To osobiste doświadczenie. Jak zdobyć potrzebne umiejętności, aby dotrzeć do miejsc, które chciałbyś zobaczyć? To posiadanie sprzętu, jaki potrzebujesz, aby móc doświadczyć podwodnych przeżyć, które uważasz za wartościowe. To podejmowanie wyzwań, które uważasz za pociągające, a twoje nurkowania rozwijają się wraz z tobą. Tylko ty możesz stwierdzić, czy są to wyzwania artystyczne, jak choćby podwodna fotografia. Wyzwania intelektualne, jak nawigacja czy poszukiwanie przedmiotów? Czy może wyzwania techniczne, jak nurkowanie na nitroksie lub nurkowanie głębokie? A może wszystkie? Kontynuowanie twojej edukacji w zakresie nurkowania daje wiele korzyści.
Jest wstępem do wielu specjalistycznych zajęć. Otwiera możliwości nurkowania w różnorodnych warunkach i środowiskach. Rozwija twoją wiedzę, umiejętności i wiarę we własne siły jako nurka. Ciągła edukacja pozwala ci spotykać ludzi, odkrywać nowe miejsca i robić różne ciekawe rzeczy pod wodą. Wszystko po to, byś mógł znaleźć to coś, po co zacząłeś nurkować. Jak to jest być 30 metrów pod wodą? Czy trudno jest nakręcić film podwodny? Czy nurkowanie po zmroku będzie cię przerażało, czy ekscytowało? Znajdź odpowiedzi na te pytania podczas programu Paddy Nurkowanie z przygodą, który wprowadzi cię do nurkowań w specyficznych warunkach. Wiesz, jak nazywają nurka, który wykonał 3 nurkowania z przygodą? Oczywiście Adventure Diver. A jeśli zrobisz 5 nurkowań, włączając w to nawigację i głębokie, awansujesz do stopnia zaawansowanego Paddy, Advanced Open Water Diver. Możesz zdobyć te certyfikaty w dłuższym okresie lub w przeciągu weekendu. Ucząc się więcej o nurkowaniu, znajdziesz w nurkowaniu to, po co zacząłeś nurkować. Po to są wszystkie programy nurkowe i nurkowe wyzwania. Wykonaj kilka różnych nurkowań z przygodą i odkryjesz, że niektóre z nich bardziej lubisz. Specjalistyczne kursy Paddy poszerzają wiedzę na temat tego, co dowiedziałeś się podczas kursów Adventure. Do uzyskania specjalizacji potrzebujesz wykonać od 2 do 4 nurkowań, a nurkowanie z przygodą, które wykonałeś wcześniej, zazwyczaj jest pierwszym podczas kursu specjalistycznego. Wiesz, że bez względu na to, jak duże masz doświadczenie nurkowe, dobrze jest zapoznać się z miejscem, w którym będziesz nurkował po raz pierwszy i że program Odkryj lokalne miejsca nurkowe dostarcza ci takich informacji. Wykonując pojedyncze, nadzorowane nurkowanie na wodach otwartych, poznasz lokalne warunki, ewentualne zagrożenia i ciekawe miejsca. Nauczyłeś się już, jak odnowić swoje umiejętności, jeśli nie miałeś kontaktu z wodą przez kilka miesięcy lub dłużej. Powtórka nurkowa, Scuba Review, zawiera najczęściej nie więcej niż jeden ranek. Sam zrobisz kilka powtórek, a następnie wskakujesz do basenu, aby doszlifować swoje umiejętności. W czasie kursu ratownictwa nurkowego, Rescue, nauczysz się wielu umiejętności, których, miejmy nadzieję, nigdy nie będziesz musiał wykorzystać. Kurs jest wymagający i pełen wyzwań. I wiesz co? Polubisz go. Po prostu wszyscy, którzy ukończyli ten kurs, uważają go za najbardziej wartościowy kurs, w jakim brali udział. Można powiedzieć, że jest to poważna zabawa. Zdobądź certyfikat Paddy Advanced Open Water Diver i certyfikat Rescue Diver, a następnie najbardziej prestiżowy, rekreacyjny tytuł Master Scuba Diver. Osiągnięcia tego stopnia nie tylko potwierdza twoje przywiązanie do nurkowania, ale oznacza, że twoja wiedza i umiejętności nurkowe są kompletne. W pewnym momencie możesz zdecydować, że twoja pasja może stać się twoją podstawową lub dodatkową pracą. Być może już o tym myślisz. Po kursie ratownictwa twoim następnym krokiem będzie Paddy Dive Master. Dive Master dzieli się swoimi umiejętnościami nurkowymi, pomaga organizować i prowadzić zajęcia nurkowe i uczy się asystować nurkom podczas treningu. Po uzyskaniu stopnia Dive Mastera, następnym krokiem jest kurs na asystenta instruktora, który rozwija podstawową wiedzę na temat nauczania nurkowania. Potem weźmiesz udział w kursie na instruktora Paddy, pełnym programie, podczas którego nauczysz się i zademonstrujesz praktyczne aspekty nauczania nurkowania. Na zakończenie musisz pozytywnie zdać 2-dniowy egzamin instruktorski przeprowadzany przez Paddy. Zdanie egzaminu oznacza otrzymanie certyfikatu Paddy Open Water Scuba Instructor. Instruktorzy Paddy to elita profesjonalistów społeczności nurkowej. Ale na każdym poziomie będziesz nurkował, spotykał ludzi, odkrywał nowe miejsca, robił ciekawe rzeczy. Czas na kilka prawdziwych stwierdzeń dotyczących nurkowania. Po pierwsze, podczas nurkowania doświadczasz rzeczy, których nie lubisz. Możesz dostać choroby morskiej albo znaleźć się w towarzystwie partnera, w którym czegoś nie zaakceptujesz. Ale nurkowanie nie różni się od innych fajnych zajęć. Wszystko, co jest warte zachodu, ma swoje mniej przyjemne strony, ale to jeszcze nie powód do rezygnacji. To powód, aby następnym razem zrobić to inaczej. Nie pozwól, aby gorszy dzień zepsuł ci nurkowanie. Wyciągaj wnioski i ucz się.
Rób to, co chcesz wykonać w trakcie nurkowania w swoim własnym tempie, a będziesz miał wiele miłych wspomnień z nurkowania. Po drugie, lepiej jest mieć własny sprzęt. Naprawdę. Kiedy masz własny sprzęt, możesz nurkować więcej i bardziej komfortowo, ponieważ unikasz dopasowania i przyzwyczajania się do wypożyczonego sprzętu za każdym razem, kiedy chcesz nurkować. Nie musisz kupić wszystkiego od razu, ale jeśli chcesz, zrób to. Pamiętaj jednak o punkcie drugim i inwestuj w swój sprzęt, jeśli masz na to środki. Weź z nurkowania to, co w nie włożyłeś. Jeśli kiedyś znudzi ci się, to twoja wina. Musisz spojrzeć na to, co robisz i co chcesz dzięki temu osiągnąć. Jeżeli nie jesteś zadowolony, pójdź w innym kierunku. Spróbuj czegoś innego, czegoś, co pobudzi twoją pasję, co będzie cię ekscytowało. Są nurkowie, którzy wykonali tysiące nurkowań w ciągu więcej niż 30 lat, a nurkowanie jest dla nich wciąż świeże i nowe. Wciąż poznają nowych ludzi, jeżdżą w nowe miejsca i robią nowe rzeczy. Tylko ty możesz sobie dać to, co nowe i ekscytujące w nurkowaniu. Nie patrz w przeszłość i nie zastanawiaj się, dlaczego nie nurkowałeś. Udaj się do centrum PADI i zrób jedną z następujących rzeczy, zanim skończysz ten kurs. Po pierwsze, zapisz się na wycieczkę połączoną z nurkowaniem. Po drugie, zapisz się do klubu, stowarzyszenia PADI i tym podobne, które oferuje nurkowanie w pobliżu twojego miejsca zamieszkania. Po trzecie, zapisz się na specjalistyczny kurs PADI lub program Nurkowanie z przygodą. Po czwarte, zainwestuj w automat i jacket lub skafander. Nie odpuść sobie, zanim nie zrobisz jednej lub kilku z tych rzeczy. To nie jest żart. Badania pokazują, że ludzie, którzy są aktywni, podróżują, biorą udział w zajęciach klubowych, kontynuują swoją edukację i inwestują w swój własny sprzęt, mają dużo większą szansę otrzymać od nurkowania to coś, po co zaczęli nurkować. Zaplanuj swój następny krok już teraz. Spotkaj się z ludźmi, odwiedzaj różne miejsca nurkowe, rób ciekawe rzeczy pod wodą. Już czas na twoje ostatnie nurkowanie basenowe. Nauczysz się paru nowych umiejętności i dopracujesz te, których już się nauczyłeś. Może przyjść czas, że będziesz potrzebował zdjąć i ponownie ubrać swój system balastowy. Aby zdjąć pas balastowy, zwolnij sprzączkę i pociągnij za wolny koniec. Trzymaj go osobno, ale blisko, abyś nie stracił równowagi. Niezależnie od tego, czy jesteś na powierzchni, czy pod wodą, są dwa sposoby na ponowne ubranie pasa. Na powierzchni połóż się poziomo twarzą do góry. Przytrzymaj wolny koniec pasa w prawej ręce, a następnie obróć się w lewo twarzą do wody, aby pas owinął się wokół twojej talii. Sprawdź, czy pas nie jest skręcony, czy ciężarki są równomiernie rozłożone i zapnij sprzączkę. Drugi sposób. Zrób pętlę i trzymaj pas za sobą. Sięgnij drugą ręką i chwyć jeden koniec pasa tak, aby sprzączka była w lewej ręce. Umieść pas we właściwym miejscu. Połóż się twarzą w dół z pasem na talii. Sprawdź, czy nie ma skręceń, czy ciężar jest równomiernie rozłożony i zapnij pas. Jeżeli używasz systemu ciężarków zintegrowanych z jacketem, zdejmowanie i zakładanie akwalungu jest równoznaczne ze zdejmowaniem i zakładaniem balastu. Możesz potrzebować zdjąć i założyć sprzęt, aby go dopasować i poprawić podczas nurkowania z małej łodzi. Jeżeli jesteś pod wodą, upewnij się, że całe powietrze jest wypuszczone. Zdejmij jacket z lewej strony, abyś nie musiał wyciągać automatu z ust. Możesz go ubrać, wykonując poprzednie czynności w odwrotnej kolejności. Zakładasz najpierw prawą stronę, abyś nie musiał wyjmować automatu z ust, lub możesz założyć sprzęt przez głowę. Połóż akwalung przed sobą, jak na stole. Umieść wąż drugiego stopnia między ramionami, zanim przełożysz ręce przez rękawy. Teraz podnieś go nad głowę i opuść go na właściwe miejsce. Upewnij się, że wszystkie przewody są na swoim miejscu i zapnij paski. Na powierzchni możesz zdjąć sprzęt w podobny sposób jak pod wodą. Ale pamiętaj, napełnij go powietrzem, aby pływał.
Aby założyć go z powrotem, sprawdź, czy pływa. Wtedy usiądź na nim, aby butla znalazła się pomiędzy nogami. Włóż ręce w szelki jakietu i pozwól mu się wślizgnąć na plecy. Ściągnij ramiona i jacket znajdzie się na swoim miejscu. Sprawdź, czy przewody nie są poplątane i zapnij paski. Okej, czas wybrać się na nurkowania na wodach otwartych i zdobyć certyfikat PADI OWD. Gratulacje! Przebyłeś długą drogę i wiele osiągnąłeś. Dla ciebie przygoda właśnie się rozpoczęła. Thank you.